Lubimy, jak technologia wspiera nas w życiu, kiedy nowoczesne systemy pomagają użytkownikom w codziennych obowiązkach i oszczędzają ich czas. Bankowość elektroniczna sprawia, że nie musimy biec do banku. Biletomaty w autobusach umożliwiają płatności bezgotówkowe i bezdotykowe, a internetowa rejestracja do placówki zdrowia oraz elektroniczna wymiana dokumentacji pacjentów zapewniają komfort życia. Wszystko to bez konieczności dodatkowych spotkań, pytań lub telefonów. Brzmi dobrze? A to przykład tylko kilku rozwiązań, jakie stworzyła założona 30 lat temu na Podkarpaciu firma Asseco Poland. Grupa Asseco buduje systemy informatyczne, które są strategicznymi dla funkcjonowania wielu krajów. Ogromnie jestem dumny z tego, że większość mieszkańców naszego kraju korzysta pośrednio bądź bezpośrednio z naszych rozwiązań. Asseco jest największą firmą IT w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm z kluczowych sektorów gospodarki. Firma jest obecna w blisko 60 krajach na całym świecie i zatrudnia około 27 tysięcy osób. Cieszę się, że my, ludzie z Rzeszowa, potrafiliśmy zbudować coś, co dzisiaj jest dostrzegane w różnych krajach Europy. To są wspaniali ludzie. My jesteśmy skromni, ciężko pracujący. My jesteśmy ludźmi, którzy wierzą właśnie, że ta ciężka praca w którymś momencie wynagradza i przychodzi sukces. Myślę, że jest tu coś miękkiego w tym. Po prostu lubimy ten region, jesteśmy dumni, że stąd pochodzimy i cieszymy się, że właśnie w tym mieście, w tym regionie jest taka firma jak Asseco. Asseco jest stabilnym pracodawcą, który ma ugruntowaną pozycję na rynku. Angażuje się we współpracę z uczelniami, tworząc wspólne projekty naukowo-badawcze, a eksperci Asseco prowadzą wykłady i seminaria. To inwestycja w pozyskanie dobrych pracowników oraz rozwój regionu. Wszyscy dzisiaj ogromnie zależymy od technologii informatycznych. Mamy tę świadomość, że technologie to wymagają ogromnego potencjału intelektualnego ludzi, którzy za nie odpowiadają. Dlaczego w Rzeszowie można było stworzyć tak znaczącą europejską firmę producenta oprogramowania? Bo jest to miasto, w którym jest wysoki poziom edukacji informatycznej i miasto, w którym żyje wiele utalentowanych osób. Asseco to firma, którą śmiało można nazwać ambasadorem Polski za granicą. Jesteśmy globalnym graczem obecnym w prawie 60 krajach na 5 kontynentach. Budując międzynarodową grupę, towarzyszyła nam zawsze jedna prosta zasada. Płacimy podatki tam, gdzie uzyskujemy przychody, wspomagając tym samym rodzimą gospodarkę. Rozwój podkarpackich firm i dobre wyniki finansowe to również wsparcie dla lokalnych społeczności i akcji charytatywnych. Przykładem jest coroczna akcja świąteczna pracowników Asseco Pomagamy, której adresatami są osoby najbardziej potrzebujące z całej Polski. Jednym z istotnych założeń akcji Pomagamy jest zaangażowanie jak największej liczby naszych pracowników. Dzisiaj z perspektywy ponad 7 lat mogę śmiało powiedzieć, że ten model sprawdza się bardzo dobrze. Nasi ludzie, pomagając innym, angażują nie tylko swój wolny czas, ale również często własne środki. Jeśli dodamy do tego wsparcie finansowe Asseco, to okazuje się, że wspólnie możemy zrobić bardzo dużo dobrego. Mówiąc o działaniach na rzecz lokalnej społeczności, nie możemy zapominać o polskim sporcie i klubie siatkarskim Asseco Rysowia. Jesteśmy z tą drużyną od ponad 10 lat, dostarczając kibicom wielu sportowych emocji.